Cześć, witam wszystkich w kolejnym odcinku z cyklu Dragon Ball Z Battle of Z w Story Mode. W tym momencie kontynuujemy Freeza Sagę, czyli Sagę na Namek. I w tym momencie, jak widzieliście, wybrałem Super Saiyana Bardock. Ale co tam robi Super Saiyan Bardock? Bowiem Bardock po walce na Ziemi oczywiście gdzieś się ulotnił, nie wiadomo było gdzie jest. A okazało się, że on poleciał gdzieś do innego wymiaru albo gdzieś w przestrzeń kosmiczną. Możecie sobie już tutaj wsadzić jakiekolwiek chcecie miejsce. I zaczął trenować. Trenował tak mocno, że osiągnął poziom Super Saiyana i powrócił na Namek, gdyż dowiedział się, że tam czeka na niego Freeza, a chce się oczywiście zemścić na Freezie za, no, za właściwie wszystko. Więc dołączył do drużyny Z, jak widzicie po dobrej znowu stronie. Goku w tym momencie nie ma, gdyż odpoczywa, czy jest jakby leczony. Też możecie sobie tutaj wstawić co chcecie. No i najpierw musimy się tutaj rozprawić z Freeza Soldierami, gdyż Bardock nagle zaatakował statek, który możecie tutaj chyba gdzieś widzieć. Tak, tutaj jest statek Freezy. Został on nagle zaatakowany przez Bardocka i resztę, więc Freeza się oczywiście nie spodziewał i najpierw trzeba wybić Freeza Soldierów, czyli żołnierzy Freezera, którzy tutaj pilnowali. BOM! Bardock ma bardzo, bardzo fajne ataki, ten Super Saiyan. Zresztą nawet zobaczę, tak, jeden atak go ulepsza, a drugi to jest taki kręciołek, młynek i jeden cios bardzo, bardzo potężny, więc Super Saiyan Bardock jak najbardziej na plus. Vegeta, jak widzicie, jest z nami i nie może się nadziwić naszej mocy. No i ktoś tutaj nas odwiedził. Jak ty kremaśta, nie? Watashi no furoshie no yume. Mimoto uchikudaite kremaśta. Hajimete desu yo. Watashi o kokomade koke ni shita obaka-san wa. Yurusan. Zettai ni yurusan zo! Mushikerabe! Jiwa jiwa to naburi goroshi ni shite kureru! Tak, no i pojawił się Imperator Freeza, jego pierwsza forma. No i oczywiście Bardock dobrze tą formę zna, rzuca się na swojego przeciwnika od razu, gdyż no wie, do czego ten Freeza jest zdolny, więc wie, że należy go jak najszybciej unieszkodliwić. Oczywiście Freeza ma coś w zanadrzu, ma kolejne formy w zanadrzu, jednak nikt tutaj z naszych wojaków jeszcze o tym nie wie, więc póki co się tym nie przejmuje i Bardock się dość mocno cieszy, że tak nieźle mu idzie w tej walce. Jak widzicie tutaj, no Freeza za bardzo nic nie robi nam póki co. Ale jak mówiłem, mój świat w Dragon Ballu, tutaj ten stworzony przeze mnie, ta pseudohistoria. Bam! Pięknie. Pseudohistoria nie jest taka sama i Freeza jest znacznie potężniejszy niż ten, którego znamy z naszego anime, więc mission continued, misja się będzie dalej toczyła. Yaru janai. Dewa tokubetsu ni henshin o misete agemashou. Yoku goran nasai. Metta ni mirareru mono dewa arimasen yo. Okej, więc jak widzicie, Freeza dokonał swojej pierwszej przemiany i jak widzicie, jest znacznie potężniejszy. Jego ciosy, nasze ciosy nic na niego nie robią. No w sumie teraz już zaczęły coś robić, więc tylko początkowo ta jego wielka poza wyglądała tak pro. I również jest no, dużo, dużo silniejszy niż ta druga forma, którą znamy, gdyż no, Super Saiyan, jakikolwiek Super Saiyan, podejrzewam, że zmiódłby z powierzchni Ziemi tą drugą formę z łatwością, skoro Piccolo, który wtedy nie był aż taki silny super, no, miał problemy, no walczył jak równy z równym z tą wersją Freezy, no to Super Saiyan powinien chyba coś więcej sobą reprezentować, nie sądzicie? A tutaj, jak widzicie, no Super Saiyan ledwo, znaczy radzi sobie, ale nie do końca, nie jest taki potężny. No i o dziwo, wiecie, Goku nie jest tutaj pierwszym Super Saiyanem i być może Bardock, skoro jest pierwszy, to nie jest, wow,
nie będzie ostatnim, ale niezły cios w wykonaniu Freezy. Fuck. Zaraz, co tu się dzieje? Ktoś by mi dał energii troszeczkę, to bym mógł go załatwić moim ultimate'em. Okej, jedziemy z ultimate'em Bardocka, Super Saiyana. Fajnie, nie trafiłem, zajebiście. Freeza gdzieś mi odleciał w tym momencie. I piękny cios. Dobra, najbardziej obrzydliwa forma Frezera się objawiła wreszcie. A i znowu cholera, nie trafiłem, przynajmniej zburzę troszeczkę te budynki nameczańskie. No i spróbuję się dostać do Freezy jak najszybciej, żeby go rozwalić. Trzecia forma to już jest Niewki i Dmuchał, dość potężna transformacja nastąpiła. O, znowu gdzieś znika, no tak, to jest ten tryb, kiedy nasz przeciwnik jest sam, a nasz jest czterech. Przeciwnik wtedy ma takie specjalne umiejętności, tutaj właśnie znika i różne rzeczy takie wyprawia. W miarę dobrze tutaj wszyscy współpracują, widzę. Vegeta, teraz Krillan. Czy Piccolo dokończysz dzieła? I odbijesz Frezera po raz czwarty? Nie, oczywiście ktoś musiał kurde się wyłamać ze schematu. I Freeza rozwalony. Trzecia forma poległa. Nawet trzecia forma nie wystarczyła, żeby rozwalić naszych wojowników i Super Saiyana Bardocka. Dobra, widzę, że ktoś tutaj chce ode mnie mojej energii, więc dam mu troszeczkę tak lekceważąco to zrobię, stojąc na kawałku skały, nie będę się jakoś wysilał, żeby podlecieć czy coś. Żryj tą energię, weźcie ile chcecie. Ok, 83% energii oddane. Nie jest to, jak wiecie, wszystko, co można zrobić, ale no, tak współpracowali moi tutaj towarzysze, że nie dało się po prostu, nie dało się więcej tego ugrać. Okej, dobra, pierwsza misja za nami i teraz zrobimy sobie ostatnią, drugą misję. Mam nadzieję, że to nie skróci bardzo tego odcinka, a mianowicie misję numer 16, czyli była 15, a teraz jest 16. Tym razem do naszej ekipy... Zaraz, muszę tutaj troszkę to przejrzeć. Okej, jak widzicie, ostateczna forma Frezera będzie na nas tutaj czekała. No i tym razem pojawił się też Goku, czyli weźmiemy sobie Goku, ja będę grał jako Goku. Zamiast Vegety, albo zamiast Piccolo, weźmiemy sobie właśnie Super Saiyana Bardocka, jako że on tam wciąż jakoś próbuje walczyć, ale o dziwo, no, nie udało mu się wiele zdziałać, więc mam nadzieję, że Goku tutaj sobie lepiej troszeczkę poradzi, chociaż będzie miał do czynienia z najsilniejszą formą Freeze, więc no zobaczymy. Okej, możemy rozpocząć już taką rozgrywkę. Okej, więc jak widzicie, Freeza nas tutaj na samym początku troszeczkę uszkodził, podziurawił nam nogi i tak dalej. No i oczywiście rozpoczął swoje słynne odliczanie. Tym razem zamiast 5 minut powiedział nam, że 3 minuty wystarczą, żeby... Wow, a może miał rację, zobaczcie jak mnie zjechał. Potrzebuję leczenia, Krillan pomóż mi. Widzę, że Krillan mi nie pomoże, gdyż nie ma energii, więc przekażmy mu troszeczkę energii. Krillanowi, żeby mógł nas leczyć. Lecz mnie, Krillan. Dobrze, widzę, że tutaj próbuje coś zdziałać, okej. Żryj moją energię.
Okej, Freeza, może... O, fuck, zginąłem, no, będzie bardzo ciężko. Jeżeli mnie ktoś teraz nie wskrzesi, dziękuję, Vegeta. Dzięki, że mi pomogłeś. O, fuck, co tu się dzieje? Dobra, wszyscy na Freezę, full power, bo naprawdę będzie ciężkim przeciwnikiem tutaj dla nas. No i znowu zniknął, będzie naprawdę ciężko. Tym razem, że właśnie, zwłaszcza, że Goku nie osiągnął jeszcze poziomu Super Saiyana i nie za bardzo sobie radzi, jedynie Bardock tutaj co nieco może zdziałać, ale że Bardock nie jest sterowany przeze mnie, no to może być nieciekawie. Okej, Freeza coś tam mówi, że minuta została, minuta minęła, sam nie wiem. Może to trafi do niego. Chyba go trafiłem, chociaż nie jestem pewien. On cały czas się teleportuje w różne miejsca. Dobra, jest podrzucanie. Nie, ja tego zrobiłem? Aha, dobra, już kumam. Wcześniej udało mi się... O, tutaj Freeza. Wcześniej udało mi się podbić go do góry i wszyscy widzę tutaj współgrali ze mną i kontynuowali to moje podbijanie. A, cholera jasna, podłoga. Nie zauważyłem fragmentu ziemi, który tu wystawał. I nie udało mi się trafić Freezy. Chodź tutaj. No, wreszcie oberwał. Dobry tekst, powiedział, że jesteście pierwszymi, którzy oprócz moich rodziców sprawili mi ból czy coś takiego. Czyli po prostu, nie wiem, rodzice go bili, ten King Cold i matka nie wiadomo kto robiła jakąś krzywdę Freezie, dlatego może jest jakiś zły, kto wie. Ja zauważyłem teraz, że w prawym górnym rogu jest odlicznik, licznik czasu. Nie wiem, czy on jest jakby wiążący z tym wszystkim i czy po upływie tych 50 sekund, jakie nam jeszcze zostały tutaj. O, jest synchronizacja, ojciec i syn razem, pięknie. Dobra, połowę życia Freezerowi zabraliśmy, więc mi się wydaje, że dostaniemy jakiś bonusik za to, bo chyba jeżeli ten czas się skończy, to po prostu minie i skończy się misja i nie udało nam się pokonać Freezy, albo się udało, sam nie wiem, czy mamy go rozwalić przed końcem tego czasu, czy po prostu mamy walczyć przez ten okres czasu, żeby jakoś tutaj wytrzymać. Wow, co to było? O fuck, uciekać! Ojejuzus, złapał mi jego ultimate. 10 sekund do końca, nie wiem co mam zrobić, cholera jasna, Freeza cały czas rzuca swoje ultimate'y. No nie zdążymy. Tak, Freeza zdecydowanie się z nami chyba tylko jedynie bawił. Ale mission complete, więc pierwsza jakby runda walki z Freezą została zakończona. Widzicie, że jest dość ciężkim oponentem. Tutaj prawie mi rozwalił. Raz padłem chyba. Vegeta mnie na szczęście jakoś cudem odratował. I dzięki temu nie zginąłem. Okej, ktoś chce naszej energii, więc dajmy mu ją. Aj, stałem i chyba sobie rozwaliłem to, na czym stałem. Tak, niewątpliwie tą górkę, na której stałem, uszkodziłem i już jest nie do użycia. No trudno. Dobra, dajemy tą energię, żeby ktoś z niej skorzystał w przyszłości, może kiedyś. Chyba nie zdążę. Nie, dobra, całą energię oddałem, 100 energy cent i mogę się cieszyć tym, że ktoś będzie mógł dzięki mnie zrobić atak ultimate. Chociaż nie tylko dzięki mnie, bo ktoś zhakował ten licznik i już jest 999 pasek energii napełniony na maksa tej energii, która powinna być zbierana przez wszystkich graczy przez pewien okres czasu. Ja tymczasem dziękuję wam wszystkim za uwagę. To tyle na ten odcinek. Przyszły odcinek, ostateczna konfrontacja z Freezą i zakończenie Freeza Sagi, więc trzymajcie się, oglądajcie kolejne odcinki, dajcie łapkę w górę, jeżeli wam się materiał podobał oczywiście. Przypominam tylko tak by the way. Napiszcie jakiś komentarz, jeżeli macie coś do powiedzenia ciekawego i zasubskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze nie jesteście moimi widzami. Ja tymczasem dziękuję, do następnego odcinka, trzymajcie się, na razie i cześć!